Campus. Campus. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil. Keep the devil way down in the hole. 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 Ciąg dalszy. Kinematografii. Hej, cześć, dzień dobry, godzina 17, Radio Campus. Zaczynamy ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Alek Pietrzak, a przed chwilą wysłuchaliśmy the opening titles z kultowego serialu HBO The Wire, polski tytuł Prawo ulicy. W wielu zestawieniach jest ten serial w top 10 seriali wszechczasów, obok takich chociażby jak Breaking Bad, Kompania Braci, Sopranos czy serialu Czarnobyl. Co by się mogło jeszcze znaleźć na tej liście? Chciałbym wśród wielu pytań zadać to mojemu gościowi dzisiejszemu, a jest nim reżyser i scenarzysta Sławomir Fabicki. Cześć Sławek. Cześć, dzień dobry. Sławomir zrobił takie filmy jak Z odzysku, Miłość, czy stoi za takimi serialami jak Komisarz Alex, Ultrawiolet, czy ostatnio głośna Szać. Laureat wielu nagród filmowych na świecie. Na pewno też nie wiecie, że Sławek Fabicki napisał i wyreżyserował krótkometrażową Męską sprawę, który to film był w 2002 roku nominowany do Oscara. Czyli rozumiem, że byłeś w tym słynnym Kodak Theater. Tak, akurat tak. Tak. Oscar był wtedy w Kodak Theater. W Kodak Theater. Nie miałeś takiego wrażenia jakoś wtedy, że nie wiem, Boga za nogi złapałeś, czy jednak twardo stąpałeś po ziemi? Jak na to patrzysz z dzisiejszej perspektywy? Boże, to było 20 prawie lat temu, więc ciężko sobie przypomnieć, ale był pewien rodzaj euforii. I myślałem, że właściwie bardzo szybko wystartuję wtedy z debiutem, ale polska kinematografia wtedy była w totalnej rozsypce. Powstawało po prostu kilka filmów rocznie, w tym Wiedźmin na przykład, a w konkursie festiwalu w Gdyni były zgłaszane filmy kręcone na wideo, filmy telewizyjne robione dla TVP. Bo więc nie było konkurencji filmowej. Nie było po prostu filmów. I bardzo ciężko było znaleźć dobrego producenta, bo wiedziałem, że muszę mieć dobrego producenta, który nie narzuci mi tak zwanej dramaturgii kosztów, że będę musiał rezygnować praktycznie ze wszystkiego, tylko chciałem zrobić swój własny film, tak. Miałem propozycję nawet od producenta francusko-angielskiego, żeby właśnie film Z odzysku zrobić po angielsku w Anglii. Żeby zrobić remake? Nie, czy żeby... nie. A żeby... nie po, okej. Okay. Nie, żeby zadebiutować tam po prostu w Anglii. To był producent między innymi Rykszarza i Zapachu zielonej papai, czyli bardzo, bardzo dobry producent. No, tak. No, ale po konsultacji z Pawłem Pawlikowskim, z którym się poznałem, stwierdziłem, że chyba jednak wolę jednak zrobić debiut po polsku. Tutaj znam ten świat, znam to środowisko. Tak, bo wtedy Paweł już był po swoim filmie z... Last Resort. No i to potrwało te parę lat, czyli 3 lata, zanim wszedłem w zdjęcia i zrobiłem Z odzysku. A ty jesteś w ogóle w Akademii? Amerykańskiej? Jako nie, nominowany? Nie, ponieważ krótkie metraże nie są zgłaszane do członkostwa Akademii. Ja myślałem, że kiedy już jesteś chociaż raz nominowany, to się nie zmieniło teraz? Nie wiem, jakoś? Nie śledzę tego. Nie wiesz, ale okej, okay. No szkoda. Myślałem, że może od tamtej pory przez 20 lat głosujesz na najlepsze shorty oscarowe. Nie. Ale tak się nie stało. Słuchaj, do tych seriali i do tego tematu jeszcze Oscarów wrócimy.
Później, ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć dwa słowa o twoim filmie Miłość, z mojej perspektywy, bo pamiętam, jak byłem na pierwszym roku reżyserii, przyjechałem na festiwal w Krakowie i ten film, twój film mnie absolutnie zachwycił. Ja po prostu za nim płakałem, a nawet kilka razy się zaśmiałem, bo to była taka historia jednocześnie bardzo prosta, ale i jednocześnie głęboka. I pamiętam, że szukałem cię na bankiecie, żeby ci to powiedzieć, a ty ten film kręciłeś w moim rodzinnym Płocku. Czy długo szukałeś i w ogóle jak wygląda proces też w filmie szukania lokacji i w ogóle kombinowania, bo to była historia wtedy prezydenta Olsztyna. No tak, szukaliśmy ze scenografką Dorotą Szcześniak lokacji, która będzie odpowiadała takiemu średniemu miasteczku. Płock doskonale się nadawał, ponieważ ma piękny kościół, ma piękny rynek. To i zarówno jest to i stare miasto, i młode miasto. I bardzo nam odpowiadało to. Przede wszystkim ja zawsze szukam miejsc, które mają swoje dramaturgiczne znaczenie, czyli jak mogę wykorzystać scenografię do dramaturgii filmu. Czyli ona nie jest tylko obrazkiem, miejscem, w którym rozgrywa się akcja, ale ma również jakby swojego ducha, który musi współgrać z filmem, którym chcę opowiedzieć. No i Płock bardzo pasował pod tym względem. Szukanie lokacji to jest jedno i to jest pewnie dużo prostsze niż szukanie dobrego bohatera do filmu. Wiesz co, no ja zawsze jakby, jak staram się jakiś projekt zrealizować, to zawsze wychodzę od postaci, to znaczy zawsze wychodzę od bohatera. Amerykanie na to mówią character telling, nie storytelling, tylko character telling, czyli żeby historia płynie z postaci i zawsze staram się jakby złapać charakter tej postaci. No i tak samo właśnie było między innymi z Miłością, gdzie odbiłem się oczywiście od reportaży Lilii Ostałowskiej z Gazety Wyborczej o gwałcie, domniemanym gwałcie prezydenta na pracownicy i pomyślałem sobie, co by było, gdyby to spotkało takie zwykłe właśnie małżeństwo z takiego miasteczka, gdzie wiadomo są pewne układy, układziki, ludzie są wzajemnie uzależnieni od siebie, od swoich pozycji, od swoich kontaktów, od swoich kontraktów. I co by było, jakby to spotkało takie małżeństwo. I od tego wyszedłem z moim scenarzystą Markiem Pruchniewskim, którego wcześniej zrobiłem dwa teatry telewizji. I oprócz tego był współscenarzystą z Odzysku. Co było śmieszne, bo na początku bohaterką była kobieta. Ale po którymś tam treatmencie... Rzekomo zgwałcona kobieta. Tak, rzekomo zgwałcona kobieta. A po którymś tam treatmencie stwierdziłem, że to jest nieciekawe, bo ofiara jest nieciekawa. Ofiara jest od razu skazana na współczucie, ofiara jest od razu skazana na pewną rodzaj emocji, która towarzyszy od samego początku. To jest być może też prostsze. I zdecydowanie prostsze. I pomyślałem, co by było, gdyby bohaterem był mąż, czyli człowiek, mąż, który dowiaduje się, że jego żona została skrzywdzona. Jak? I co ten facet będzie robił, co on zrobi. Rozmawiamy ze Sławkiem Fabickim, reżyserem i scenarzystą o jego filmie Miłość. Film jest z 2012 roku. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo, bardzo polecam. Tam wspaniałe, uważam, że wybitne role Marcina Dorocińskiego i Julii Kijowskiej. To była główna para właśnie, wokół której toczyły się losy i wydarzenia tej historii. Jeden, powiem szczerze, po 2000 roku z moich ulubionych polskich filmów. Bardzo się cieszę, że tutaj dotarłeś do nas, żebyśmy mogli sobie też troszeczkę porozmawiać. Na tym czasem krótka przerwa, posłuchamy dwóch utworów, które ty wybrałeś. New Model Army, Vagabonds i Deserter, utwór Schwindel. Polskie punk rockowe klimaty. Wracamy za chwilę. We'll be right back.
Ciąg dalszy kinematografii. Dalszy kinematografii. Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów wyboru mojego gościa, bo jest z nami Sławomir Fabicki, reżyser i scenarzysta. Rozmawialiśmy przed chwilą o jego filmie Miłość, a te dwa utwory, które poleciały, czyli Vagabonds i Szwindel, napisałeś, że, jak to nazwałeś, muzyka, która ukształtowała cię i twoją młodość. Skąd te dwa akurat numery się wzięły? No wiesz co, Deserter to jest po prostu jeden z najważniejszych zespołów w moim życiu. Ja po prostu punkowałem. Ale grałeś 80. coś? Nie, skakałeś po nie, prostu. Słoń mi na ucho nadepnął, ja po prostu nie potrafię w rytmie wybić dwóch rzeczy naraz w różnych tempach, to w ogóle nie ma szans. To jak ty reżyserujesz? A tak świetnie aktorów. No to jest inny rodzaj, chyba empatia. W tych ciężkich czasach, latach 80. Deserter jakby pozwalał mi wierzyć w wolność, prawda? Czyli przede wszystkim w wolność jednostki, nie? A New Model Army, no to też postpunkowy zespół. Wybrałem Vagabond ze względu na smyki, które zaczynają ten utwór. Bardzo dobre gitary. No, na początku oni grali tylko właściwie jedna gitara prowadząca bas i perkusja. No to było trio. Później się rozwinęli. I nawet powiem ci, że byłem rok temu na koncercie w Proximie New Model Army tu w Warszawie, nie? Chłopaki grają dalej i dalej dają czadu niesamowicie. Fajnie było na pewno pójść na koncert i wspomnieć sobie swoje lata młodości. Wiesz, to było bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ poczętam z kumplem z Ogólniaka. Natomiast miło było obserwować ludzi w moim wieku, czyli 50-latków, którzy przychodzą tam ze swoimi starszymi dziećmi, nie? Nastolatkami. No i wszyscy skakaliśmy sobie razem. Słuchaj, w tym wejściu to może nie być łatwe pytanie i pozwól, że zamienię się na chwilę w bezczelnego młodego kolegę po fachu, ale zadam ci takie pytanie, które mnie bardzo nurtuje. Jak to się stało, że z takim startem jak twój, z takim talentem, pomysłem na kino w ogóle, które masz, nominacją do Oscara, nagrodą w Cannes, gdzie pisano w Hollywood Reporter, napisałem sobie, że film był przejmujący, Variety, imponująco zagrany. Jak to się stało, że nie zrobiłeś wielkiej międzynarodowej kariery? Wiesz co, to dziwne, opowiem ci anegdotę. Bo moim zdaniem się to po prostu obserwując, wiesz, wtedy po części odpowiedziałeś na to pytanie przez trudności, jakie wtedy przechodziło polskie kino, ale no właśnie. Opowiem ci, wiesz, anegdotę, bo to ona jest właśnie, dużo świadczy o tym, o moim podejściu jakby do kina. Bodajże chyba poza Odzysku, kiedy film był prezentowany w Stanach Zjednoczonych, w ogóle nie, mało kto wie, że on miał arthouse'ową dystrybucję w Stanach Zjednoczonych, o tym się nie mówiło, bo normalnie był w dystrybucji w Stanach. Twój debiut, no to wielki sukces. Tak, spotkałem się z producentem hollywoodzkim, który zaproponował mi robienie remake'u horroru. To był taki horror rumuński, już nawet nie pamiętam tytułu.
obejrzałem sobie ten horror rumuński, przeczytałem scenariusz no i przyszedłem na to spotkanie z takim wielkim stosem notatek. No i zacząłem temu producentowi mówić, że tu bym zmienił, to bym zmienił, to bym po prostu inaczej poprowadził, to bym postać bardziej w tą stronę pchnął i tak dalej, i tak dalej. Tak siedział, bardzo kulturalnie mnie słuchał, kiwał głową. Rozstaliśmy się. Ja poszedłem w swoją stronę, on poszedł w swoją stronę i potem dostałem po prostu maila, że dziękuję za początek współpracy, ale niestety widzą inaczej. No, wtedy sobie zdałem sprawę, że oni po prostu poszukują odtwarzacza, czyli tego, który odtworzy rumuński horror w języku po prostu angielskim, nie? A nie twórcy. A nie twórcy, tak. No i to tak, no ja chyba wolę mieć wpływ na to, co tworzę, nie? Czyli jakby to, no bo kurczę, a nie miałeś takiej myśli, że gdybyś tam to zrobił, to byś potem mógł troszeczkę powiedzieć więcej, czy nie, że zaszufladkowałoby cię do takiego odtwarzacza? Wiesz co, staram się nie cofać i nie rozpatrywać wydarzeń z przeszłości, bo moim zdaniem to jest jakby ślepa uliczka. Można się po prostu zagubić w tak zwanych wariantach, co by było gdyby. No nie ma, mamy tu i teraz. Trzeba żyć tu i teraz i tworzyć tu i teraz. No, nie, już do tego nie wracam w ogóle. Rozumiem. No ale wiesz, jakby tak szczerze pomyśleć o tym, no to chwyciłeś jakąś część międzynarodowej kariery. No nagroda w Cannes, dystrybucja w Ameryce i tak dalej. Trochę po tym świecie pojeździłeś. No to też nie można powiedzieć, że albo można powiedzieć, że trochę przeżyłeś fajnych międzynarodowych tutaj filmowych doświadczeń. No tak, ale wiesz, to są jakby tylko festiwale i promocja filmu. No ja zdecydowanie wolę być po drugiej stronie kamery i reżyserować, potem montować. To jest, a nie to jest jeździć coś, co mnie... i promować i tak dalej. Wiesz, ja nie mam takiego charakteru do takiej autopromocji. No wiesz, no, to mnie po prostu nie ciągnie. No. Rozumiem. A te przerwy między twoimi filmami i teraz między debiutem a miłością, a między miłością... A teraz, mam nadzieję, za chwilę coś się będzie szykowało, być może. To skąd się te przerwy biorą? Bo mówisz, że wolisz wybrać twórczość i autorskość tego. Rozumiem, że no, to nie przychodzi tak łatwo wymyślić coś od zera swojego, na co znajdzie się pieniądze i mieć wolność swoją reżyserską. Czy to na tym to polega? Tak, wiesz co, na tym to polega, ale też jakby... Ta moja przerwa jakby w robieniu fabuł to nie wynikała z tego, że nie miałem tak zwane zatwardzenie mózgu, jak to często mówię moim studentom, prawda? I mówię, że są z zatwardzenia mózgu, nie? Nie miałem zatwardzenia mózgu, bo prowadziłem dwa projekty. Oczywiście okazało się, że to były projekty bardzo wysokobudżetowe i dlatego one po prostu nie powstały. Jeden to był film o powstaniu warszawskim, widziany po prostu oczami młodego Belga niemieckiego pochodzenia, który został w wieku 18 lat wcielony do Wehrmachtu i musiał pacyfikować powstanie warszawskie. Czyli w tamtych czasach w ogóle taki film był, nie powstał. No, no i to też, nie, bo to rozumiem, że Miasto 44 dużo później się wydarzył. Tak. Miasto 44. Wiadomo, że już kolejny film powstał, nie powstanie z powodów budżetowych. Tak. No. A drugi projekt to był projekt familijny, mam nadzieję, że go jeszcze zrobię. To był projekt Bonobo Jingo, który napisałem z moim kolegą ze studium scenariuszowego łódzkiej filmówki. Razem żeśmy je kończyli przed moją reżyserią. I historia opowiadała o szympansie Bonobo, który trafia w ręce dzieci z biednej rodziny. Historia super. Dostaliśmy nawet nagrodę na festiwalu w Rzymie za najlepszy międzynarodowy projekt, ale niestety z powodu właściwie finansów i niemożności zgromadzenia budżetu i przede wszystkim ubezpieczenia zwierzęcia, bo sprowadziliśmy nawet szympansę z Hollywood i mieliśmy zdjęcia próbne z szympansem w Hollywood na hali. Po prostu był świetny ten szympans. Nie udało się tego doprowadzić. No teraz CGI jest tańszy, prawda? Efekty komputerowe są kangura tańsze. Kangura się robi od początku, czy pingwiny z Jimem Carreyem. Tak, szympansy też się robi od początku, a wtedy był duży problem, ponieważ szympans ma twarz jak człowiek, czyli każda twarz jest inna. W związku z tym nie można, jak w Komisarzu Aleksie, zastąpić jednego owczarka niemieckiego z drugim owczarkiem niemieckim. No i to ubezpieczenie było szalenie drogie i bardzo skomplikowane, tak? A ile, i to tak przy okazji tego, co powiedziałeś, ile macie na planie, czy mieliście zawsze owczarków? Trzy.
3. I one rzeczywiście grały zawsze, jeden się tam już zmęczył, to następna scena grał następny. Tak, znaczy jeden był od węszenia, szukania, a drugi był od tak zwanych reakcji twarzą. No tak się wymieniało. No. Tak, to pamiętam, że strasznie mnie kręciło to, jak taki film jest 60 Seconds z Nicolasem Cage'em i tam ten ostatni Mustang, też wspaniały GT500, Eleonora nazwany przez twórców. Tam było chyba 8 jego wersji, bo jeden był do skręcania, drugi był do nitro, trzeci był do podskoków, czwarty był do jeszcze czegoś innego. No tak jest w filmie, tak? To dubluje się. Nie? Słuchaj, ostatnie trudne pytanie. Czy nie wiem, czy trudne, tak sobie je nazwałem, ale takie trochę gdzieś tam grzebiące, bo Krzysztof Zanussi na jednych z zajęć powiedział, pamiętam, że bardzo trudno jest zrobić drugi film po świetnym debiucie. Bardzo trudno jest w ogóle ruszyć z kopyta, kiedy robi się świetny debiut, którym bez wątpienia był twój film. I czy właśnie, no mówisz, że nie miałeś zatwardzenia mózgu, ale czy jednak uważasz, że jednak jest coś takiego, że czy czułeś czegoś, coś takiego, że odbić się trudno od takiego sukcesu? Nie czułem tego, nie. Właściwie ten Bonobo Jingle już mieliśmy prawie cały budżet skompletowany. Niestety się wycofał koproducent z Niemiec i to wszystko padło. Mhm. I wtedy postanowiłem szybko nakręcić jakiś kameralny dramat. No i wtedy się pojawiła miłość, tak? I wtedy zacząłeś pisać i... Tak, tak. Wtedy się pojawiła się miłość i nagle zrobiłem ten film. Tak. O tym, co za chwilę i czy coś się szykuje na tapecie u Sławka Fabickiego, pogadamy za chwilę, bo teraz posłuchamy dwóch utworów, które również przyniósł, żebyśmy sobie posłuchali coś z jego młodości, ale nie tylko, bo tutaj zaczniemy od Go Go Penguin, utwór Window, a potem coś z młodości, czyli Rage Against the Machine, Killing in the Name. Ten utwór mogliśmy wysłuchać w grze GTA San Andreas. Wracamy za chwilę.
Ciąg dalszy kinematografii. What the fuck, girl?
Ciąg dalszy kinematografii. Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów. Utworów wyboru mojego gościa, bo jest z nami cały czas Sławek Fabicki, reżyser i scenarzysta. Dwa utwory, Go Go Penguin, utwór Window i Rage Against the Machine w utworze Killing in the Name. Skąd te wybory? Wiesz co, tak napisałem ci w mailu, że ja właściwie słucham każdej muzyki oprócz disco i popu. To naprawdę wszystko. Go Go Penguin, lubię po prostu jazz. Mm-hmm. Lubię jazz, lubię stary jazz, lubię Charlie'ego Parkera, prawda, ale lubię też tego Go Go Penguin. Taki, to jest taki jazzik, który mnie uspokaja, nie? Mm-hmm. A Rage Against, no po prostu... Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, daj mi czadu, jak jestem wkurzony, to sobie puszczam. Lubię po prostu przez muzykę też wyładować jakieś swoje emocje, nie? Czyli jest coś takiego, że muzyka trochę pomaga ci z emocjami. Tutaj chcę się trochę uspokoić, tutaj chcę troszeczkę się doenergetyzować. Masz taką swoją... Zdecydowanie. No wiesz, na przykład w wannie to słucham, nie słucham oczywiście punka, w wannie, ale w wannie słucham muzyki poważnej, tak? Aha. Czy Czajkowskiego, czy no tak, wysłałeś Czajkowskiego, no ale nie mam jak puścić 39-minutowego koncertu fortepianowego. Najbliżej fragmencik. Ale słuchaj, pójdę dalej z tym, bo czy ty na przykład piszesz z muzyką? Czy ty sobie podkładasz muzę, robisz playlisty w trakcie pisania, żeby cię jakoś wkręciły w klimat? Nie, ale wiesz co, ponieważ ja wychowywałem się, mieszkałem na początku w malutkim mieszkanku z dwoma starszymi siostrami i bratem młodszym w jednym pokoju, a potem już tylko z bratem w jednym pokoju, to w związku z tym, żeby cokolwiek zrobić i pracować, to musiałem mieć słuchawki na uszach i słuchałem muzyki. Mhm. Teraz jak ktoś pisze, na czym pracuję, to też słucham muzyki. Po prostu odcinam zewnętrzne tak zwane. Czyli to nie jest tak, że słuchasz muzyki, która cię wkręca w klimat tego, co piszesz, tylko po prostu słuchasz muzyki? Po prostu słucham muzyki, tak. Ona mi pozwala się odciąć od zewnętrza. Nie? Rozumiem. A ty jakiej muzyki słuchasz wtedy, jak piszesz? Wiesz co? Wszystkiego. Po prostu leci. Wszystko leci, po prostu leci. No, punka nie słucham, bo jest zbyt energetyczny. Dokładnie. Nie? No, ale właśnie jazzik jest bardzo dobry. No a czy ty oprócz scenariuszy, no bo wiem, że wyszedłeś w ogóle od pisania i w końcu napisałeś pewnego dnia scenariusz i tak dalej, tak się tam potoczyła twoja droga, przynajmniej tak się dowiedziałem z jednego z twoich wywiadów, ale czy ty oprócz scenariuszy dalej coś piszesz? Nie, tylko scenariusze. Nie. Teraz już tylko... Nie. I też, wiesz, to nie piszę sam, ponieważ jest to strasznie męcząca, samotna, frustrująca praca, więc zawsze wolę mieć partnera, z którym mogę po prostu porozmawiać, podyskutować o tym, o czym piszę. Odbić się troszeczkę. Tak, no teraz pisałem scenariusz razem z moją żoną na podstawie jej książki Rutka, zresztą polecam, świetna książka. Książka o tytule? Rutka. 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 Mhm. Dostała wiele międzynarodowych nagród na całym świecie. I to jest historia o dziewczynce z Bałut Łódzkich, która zaprzyjaźnia się z duchem Żydówki z getta. I razem wyruszają w przeszłość, w czasy getta, żeby szukać rodziców tej małej Żydówki. No i to jest scenariusz, który jest napisany, mamy producenta, mam nadzieję, że za 2-3 lata wejdziemy w zdjęcia. No właśnie, dlaczego za 2-3 lata? Wiesz co, bo to też jest wysoki budżet, nie? To jest wysoki budżet, bo raz, że kostium, dwa, tam jest dużo VFX-ów, bo tam też jest taki baśniowy świat, to nie jest jakby realizm. Tam się dużo rzeczy dzieje, które nie są realistyczne w tym świecie, więc dużo VFX-ów, czyli efektów specjalnych, no to trzeba zebrać pieniążki. Ja tak czułem nosem, że z twoim talentem to szykujesz jakąś torpedę albo jakiś coś, co nas pozamiata, a coś pomiędzy, coś jeszcze przed tym kombinujesz filmowo, czy czekasz na to właśnie? Wiesz co, na 90% wejdę w zdjęcia teraz w listopadzie do fabuły. To jest, tytuł jest Lęk, napisała to Monika Sobień, to nie jest mój scenariusz. Opiekowałem się tym scenariuszem w szkole Wajdy, gdzie uczę jakby scenariusz pisarstwa. Mhm. I to jest historia o dwóch siostrach. Jedną starszą gra Magda Cielecka, drugą młodszą Marta Nieradkiewicz, które jadą razem do Szwajcarii samochodem i okazuje się, że starsza jest terminalnie chora na raka i chce popełnić samobójstwo wspomagane, a młodsza... Właśnie w Szwajcarii. Tak, właśnie w Szwajcarii, a młodsza chce ją od tego odwieźć i tę drogę traktuje jako takie po prostu ostateczną walkę o to, żeby siostra jednak dalej żyła. Czyli ona wie, jadąc tam, że zawozi ją na... Tak, wie. To wspaniałe, no to takie kino drogi z dwiema świetnymi aktorkami.
No, tak, Magda Cielecka zgodziła się schudnąć jeszcze 10 kilo, mimo że sama jest chudziakiem, wow, prawda? I obciąć włosy na Jerzyka. To ona będzie tą właśnie starszą, tak, umierającą na raka. No tak, oczywiście. Raka, wow, no to jestem pod wrażeniem, bo to też również ciekawa historia, jak się tego słucha. Świetny jakby logline historii i może warto było czekać te parę lat, żebyś za chwilę wrzucił na TPT2 super filmy, bo nie wierzę, że... Albo wierzę, że na pewno się one wyjdą fajnie. No mam nadzieję, że no, mamy pieniążki z Polski, mamy pieniążki ze Szwajcarii. Czyli to jest już tak, koproducent. Już jest koproducent, mamy koproducenta też z Niemiec. Teraz pod koniec czerwca będą wyniki Europejskiego Funduszu Euro i Masz. Mhm. Zobaczymy. Super. A co jest najlepsze, co jest najgorsze w tej robocie? Nieprzewidywalność budżetowa. To jest najgorsze. To jest najgorsze, tak. To znaczy, że no, czasami się nie da zebrać tych pieniążków, tak jak w przypadku paru moich poprzednich projektów. A najlepsze... No i wtedy jest jakaś taka też, sorry, że się wcinam, ale taka rozumiem trochę rozgoryczenie tego, że tyle się pracy włożyło, nie? No, to jest przypisane niestety temu zawodowi, że się po prostu, że ta para idzie w gwizdek, nie? Że nie idzie po prostu w to, co potem powstanie, widzowie będą mogli zobaczyć. Bo nie ukrywajmy, no, film jest rzeczą kosztowną, nie jest to napisanie powieści, którą nawet od biedy można sobie na blogu w internecie umieścić. Tak. No, w filmu niestety tego się nie da się z filmem zrobić. No. A najlepsze, ja uwielbiam pracę na planie. Na planie i montaż. To jest, w ogóle bardzo lubię ekipę filmową, jakby pracować z ekipą filmową, z ludźmi, z aktorami. To uwielbiam, to mnie bardzo kręci. To jest taki rodzaj na planie jakiegoś takiego lekkiego nerwu czy adrenaliny, który nie da się tej roboty robić dwa razy nigdy tak samo, nie? Nie da się i wszyscy pracują w permanentnym stresie. No dobra, a ty jakby już mając tak nabitą łapę, robiąc tyle seriali, mając tyle już razy twoja noga postawiła na planie zdjęciowym, czy ty nadal się stresujesz? Wiesz co, zawsze się stresuję. Właściwie każdego dnia się stresuję, jak jadę na plan. Tak? Jest godzina 5 rano, wieźmy transport na plan i się stresuję. Mm-hmm. Czytam sobie sceny, zastanawiam się, jak je zainscenizować, jakie zrobić zmiany w scenariuszu. I to mnie stresuje. Natomiast później, jak stanę na planie, to już nic mnie nie stresuje. Jestem po prostu już w amoku twórczym. I po prostu działasz. No właśnie, miałem jeszcze odnośnie tego jakieś pytanie, bo oczywiście ja to zawsze odnoszę przez swoje też doświadczenia na planie. Rozumiem też ciebie, ale każdy ma troszeczkę inaczej. I pytanie, czy ty się przygotowujesz ostro do zdjęć, czy właśnie czekasz na ten właśnie moment improwizacji na planie i tego, że tam zobaczysz tych aktorów, zobaczysz to miejsce i tam cię olśni i tam wymyślisz scenę? Wiesz co, jeżeli chodzi o serial, to trzeba być mieć już w głowie przygotowane. Nie ma czasu na improwizację, ponieważ no, trzeba zasuwać, tak? Trzeba po prostu zrobić tak zwany umont dnia, czyli nakręcić ileś tam scen. Ja już mniej więcej w inscenizację wiem i znam w czasie dokumentacji technicznej z operatorem, z dźwiękowcem, kierownikiem planu. Już wiemy mniej więcej, jak będziemy inscenizować w danym obiekcie, więc z tym nie mam żadnych problemów. Natomiast przy fabule zawsze staram się zrobić takie notatki na scenariuszu, czyli kto jest bohaterem sceny, czyli przez kogo będę scenę opowiadał, jaki jest temat sceny i co jest najważniejsze, jaki jest najważniejszy element w tej scenie, który musi zagrać i który musi być zrealizowany. Nie? Jeżeli chodzi o takie notatki, to na przykład bardzo często wyglądają opowiadać przez Antka temat Wrota Piekieł. Nie? Co znaczy opowiadać przez Antka? To znaczy, że jego trzymasz w centrum sceny? Czy na niego jest będzie bliski jedyny w tej scenie? Czy... Staram się tak potem pokierować, żeby widz poczuł, że wchodzi w tę postać, że przez tę postać on po prostu odbiera emocje tej postaci. Czyli ona obserwuje rzeczywistość. Tak, 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 dokładnie. Nie? No to ciekawe. No a jeszcze, bo właściwie przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć, bo mówisz, że stresujesz się rano jadąc o 5, jak cię transport przywozi na plan, potem już nie. Ale czy to właśnie nie jest trochę tak, że taki jakiś chyba starszy aktor mi powiedział, że on się zawsze stresuje, wchodząc na scenę, pomimo tego, że już 50 lat gra na scenie, ale powiedział, że to dobrze, bo zacznie się bać w momencie, kiedy przestanie się stresować. Bo to znaczy, że to już nie będzie takie fajne, elektryzujące, nie będzie go kręciło i może nie będzie dawał tyle pary z siebie. A kiedy się stresuje, to jest taki lekki bodziec ekstra, który sprawia, że na tej scenie on daje z siebie 100%. No oczywiście, no wiadomo, że pewnego rodzaju stres jest też
jakby takim materiałem napędzającym człowieka, ale też jest niebezpieczeństwo, że ten stres może się przerodzić w tak zwany stupor, czyli na przykład, że ma się zaćmienie umysłu na planie i nie wie się, co zrobić, co nakręcić. Reżyser wie, że coś jest źle, ale nie potrafi znaleźć rozwiązania, żeby to naprawić. No i to jest najgorsze. Zdarzają się takie momenty? Wiesz co, bardzo rzadko. Bardzo rzadko i to zazwyczaj z powodu źle napisanych scenariuszy. No i co wtedy? Jak się ma taki stupor, co robić? Przepisuje scenariusz na planie. Na planie. Tak. Ale z aktorami jakby z aktorami wtedy... pracując, tak. Bo oni też wiedzą po prostu, że coś tu nie gra w tej scenie i no, nie są w stanie tego zagrać. Dwa utwory. Dwa twoje utwory, które dla nas przygotowałeś. Ostatnie. UK Subs, Emotional Blackmail i The Coathangers, Watch Your Back. Wracamy za chwilę. Ciąg dalszy kinematografii. We'll be right back.
Ciąg dalszy kinematografii. Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów. Wyboru mojego gościa, Sławomir Fabicki, reżyser, scenarzysta, film Miłość ostatnio i ostatnio również serial Szać, który możecie oglądać w Playerze, zgadza się? A będzie też w TVN na głównej stacji, czy...? Tak, będzie to jak pierwszy sezon, z tym, że na jesieni. Na jesieni. Najpierw ci, co chcą obejrzeć Szać, to zapraszamy na Playera. Puściliśmy dwa utwory, Sławka, jeden z młodości, czyli znowu punk rock, Emotional Blackmail, a potem The Coffhangers, Watch Your Back, ale The Coffhangers to jest taki współczesny, ale lekko punkujący. No to taki garage band taki jest. Garage band, tak. Ja bardzo lubię te dziewczyny, po prostu dają czadu. No, trzy dziewczyny, po prostu super zawsze. No, każdy ich kawałek mnie zaskakuje właściwie. Bardzo lubię basistkę, jest świetna. Dużo, dużo tej energii tutaj dzisiaj muzycznie podrzuciłeś. A powiedz mi taką rzecz. W jakimś wywiadzie z 2012 roku mówiłeś, że coraz trudniej cię poruszyć. Teraz mamy 2021. Pytanie, czy jeszcze trudniej? I pytanie dodatkowe, czy to w ogóle chodzi o to, że starzejesz się i twardnieje ci skóra, czy i wszystko już widziałeś, czy może chodzi o to, że filmy już nie są takie jak kiedyś? Wiesz co, jedno i drugie. Oczywiście tak, filmy nie są takie jak kiedyś. Myślę, wydaje mi się, że ten poziom jakby porozumiewania się z widzem, poziom Bergmana, Viscontiego, umiera. Właściwie Haneke jeszcze taki poziom takiego prezentuje. Takiego powolnego opowiadania? Nie chodzi o powolnego, chodzi jakby o tematy, głębokie tematy i poruszanie jakby ludzkich spraw i ludzkiej psychiki. To jakby kino psychologiczne w ogóle umarło. Nie ma kina psychologicznego. Zresztą Haneke też nie uprawia kina psychologicznego. Zawsze opowiada przez jakiś gatunek, czy też thriller, czy też jakiś film bardziej horror na przykład. Tak jak w filmie Ukryte, Hidden, nie? Tak. No już takie filmy ciężko będzie, żeby dystrybucję jakąkolwiek. No tak, ale na szczęście są platformy streamingowe, które mają właściwie nieograniczony zasięg i nieograniczoną pojemność. I myślę, że każdy z widzów będzie mógł sobie znaleźć swoją taką niszę, w której będzie mógł się poruszać. Tak? No faktycznie... Raz, że poziom filmów zmniejszył się, tak? Już to już nie jest tak. Dwa, no zestarzałem się już taki, nie jestem już taki, że takie wielkie wow, robię, coś oglądam. Bo już wiele widziałem. Widziałem, ale ostatnio, co mnie poruszyło, to parę lat temu właśnie Irańskie Rozstanie, czy też właśnie Anekę Biała Wstążka. To no ale Rozstanie to już ma parę lat. No właśnie mówię, parę lat temu. Dokładnie, tak, są 8 lat ma. Nie wiem, ale jakoś tak. Ale to nagroda w Cannes, Oscar, no to Rozstanie to jest jeden w ogóle z moich ulubionych filmów, też takich światowych. Tak, wybitny. Tak. I co, i od tamtej pory nic? Od Białej Wstążki i Rozstania? Nic. Znaczy, ja oglądam bardzo dużo, tak? Bo na przykład jak pracuję i robię jakiś serial, to nie oglądam ambitnych rzeczy. Oglądam zapychacze, tak zwane. Bardzo lubię filmy o zombie, nie? I łykam wszelkie zombie. Widziałeś Army of Death? Widziałem. Zacka Snydera? Tak. I co o tym? Za długie. Za długie, 2,5 godziny, tak. Za długie, nie? I za mało poczucia humoru, moim zdaniem, jak ten film o zombiakach, nie? Ale to lubię, oglądam, ale kiedy mam wolny czas, kiedy nie pracuję nad niczym, to sięgam po coś jakby takiego ambitniejszego i wtedy oglądam, prawda? Ale to jest coś takiego, bo bardzo rozumiem to, co mówisz. Kiedy ja pierwszy raz w życiu rzuciłem się na serial i po prostu wracałem na czworaka z planu przeciorany, to jeszcze, wiesz, z małym doświadczeniem, więc tam próbowałem swoich sił bardzo mocno i to było dosyć męczące, to pamiętam, że też musiałem włączyć sobie po prostu głupoty, które mnie odmurzczały, które mnie, wiesz, w jakiś sposób odciągały, a też mam głód oglądania bardziej ambitnych rzeczy, kiedy ja nie pracuję, nie? No tak jest, no, człowiek musi zresetować mózg po prostu, tak, nie? Tak. Słuchaj, a na początku zacząłem o takim serialu The Wire, zgaduję, że znasz. Nie widziałeś? Nie. HBO, serial The Wire. No w każdym razie, nawet jeśli nie widziałeś, powiedziałem o top 10 seriali wszechczasów, wymieniłem kilka. Co by się znalazło w twoim top 10? Nie mówię, żebyś teraz wymieniał 10 i tak dalej, ale takich seriali, które w twoim życiu, no wow.
No wiesz co, ostatnio co mnie poruszyło, to chyba był Czarnobyl właśnie. To był mhm. jakby serial wspaniale raz opowiedziany, z niesamowitą dramaturgią, prawdą i złożonością w sobie. To serial naprawdę mnie poruszył, tak? To było to. To Czarnobyl możecie zobaczyć na HBO, zdaje się, na HBO, tak, Go. Na HBO, tak. Coś jeszcze byś dorzucił do tej listy? Seriale mówisz. Zacząłem oglądać pierwszy odcinek, ale nie aż kończę teraz serial Szać, w związku z tym odrzucam... Twój serial Szać! Odrzucam ambitne rzeczy, więc tak. Nie pamiętam tytułu, ale serial, który też pojawił się ostatnio na HBO, z Kate Winslet. Obejrzałem pierwszy odcinek. Ktoś wspominał też, chyba Michał Englert ostatnio, tytułu, że to bardzo ciekawe jest. Ale pierwszy odcinek był bardzo, bardzo dobry i powiedziałem, okej, to jest za dobre, żebym to oglądał w stresie roboty. W związku z tym muszę po prostu troszeczkę odpocząć i wtedy, jak już będzie cały serial, to pewnie poświęcę ze 3 wieczory, żeby to obejrzeć, bo jednak lubię być skupionym, jak oglądam. Nie? Jasne. Słuchaj, no masz już 20-letnie doświadczenie w branży. Wykładasz filmowo w Szkole Wajdy i nie tylko. Tak, rozumiem? Jeszcze w Gdyńskiej Szkole Filmowej uczę reżyserii. W Gdyńskiej Szkole Filmowej reżyserii. Masz jakąś radę dla młodych filmowców, jak i dla w ogóle artystów, ludzi młodych, którzy chcą zabrać się za takie rzeczy? Na koniec? Żeby byli szczerzy. To znaczy, że jeżeli chcą coś powiedzieć od siebie, to niech nie patrzą na koniunkturę, tylko niech po prostu będą szczerzy. Nie? Zresztą to samo mówię swoim studentom. Wiem, że oczywiście po wyjściu ze szkoły jest trudno, ale w szkole mogą zrobić to, co sobie zażyczą. Każdy temat mogą poruszyć, bo szkoła jest od tego, żeby się uczyć i badać siebie. Nie? Natomiast później oczywiście rynek będzie weryfikował, no bo wiadomo, że pewnych tematów na przykład telewizja publiczna nie pokaże. No nie? Tak. I trzeba mieć to również na uwadze. Ale szczerość i chęć opowiedzenia przede wszystkim od siebie. Tego, co cię boli, tego, co cię porusza, co cię interesuje. Nie? To czyni chyba filmowca i to czyni artystę w ogóle. To fajna rada na koniec od Sławomira Fabickiego, który był naszym tutaj gościem. Kończymy ciąg dalszy kinematografii. Bardzo ci dziękuję, że tutaj zajrzałeś. Dziękuję również. I życzę ci dobrego humoru. A na koniec tak, In the Middle with You z Reservoir Dogs. To właśnie do tej piosenki Michael Madsen obcina ucho pewnemu panu. Tymczasem jeszcze raz dzięki, że wpadłeś. Słyszymy się za tydzień o 17. Cześć. Dzięki, bardzo dobra scena. I fall off my chair and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah.
Ciąg dalszy kinematografii. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.